Hej, 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 Dziska. W następnym odcinku zagrajmy w Resident Evil 5. Tak, tym razem mam nadzieję, że po tym co się stało w ostatnim odcinku, czy jakoś dziwnym trafem wszystko się spierdzieliło. Tym razem wszystko będzie dobrze, oby. Bo to już będzie masakra, że coś znowu odbije mu, jeszcze może w środku nagrywania. A ja swoją siostrę Szynkę utłukę. Tak, Dziska, utłukę ją. A, się patrzy na mnie po spodej łba. Obrażona. No cóż. Tak. Wszystko dobrze. Aha. No masz, siostrzyczko, masz, masz. Obrażona. Dobra, ułóżmy. To i to w porządku. Możemy ruszać. A, się denerwuje. Nie denerwuj się, siostrzyczko. Złość urodzie szkodzi. No coś jest już. To przewiniemy, bo to widzieliście w ostatnim tym. Także to nie ma sensu, a ja tak chcę przyczynić okazji. Gin, to sensu. O cholera, zapomniałem. O ty. Dobra. Siostra wie co robić, AD! Jakby się pojawiło. Ja FV. No, paruwo. Rozwaliliśmy go, jej! No, no, jedno mniej. Czemu ja cisnęłaś? Ja ją nacisnęłaś. O! Jest. Raz. No zasadniczo ta nie ma co szukać. Tego tylko szybko. Tam możemy chwilowo olać. Dawaj. Dobra. Dobra. Już musimy się zająć nic. No, już uważaj stary. Machnie. Teraz ja. Ja wiem, że machniesz. Ja? Zawału nie dostań, Szynka. No, pijany bądź. Uuu, cztery robaczki. Dla każdego coś dobrego. Robaczki zdrowe i pożywne są. Nie no, znowu serio, stary. Takie gitary i mi pierdzielnie, a nie. Dało się. Serio, znowu, ta pałę wodza. No widzę, zajebista. No. Ej, no. Czemu nie ścisnęłaś? Ścisnęłam. Znaczy, chyba dziwnie. No, siwa, napierdzielaj po tych. Znowu pałę wodza. Nie bądź przygotowana, nie? AD, pamiętaj. Nie coś innego. Serio? Siostra! No i ty w tym temacie. No kontynuować, a tak pięknie szło. Rozwaliliśmy kamyki. No rzeźnie. O, paparuwa. Teraz ja. Pamiętaj, co naciskasz. No, stary. Heniu. Tobie tam trochę denerwujecie. Trzeba spoglądać tak szybko jak jeden.
Napierdzielać z karabinków! Wieża znowu. Kamyczek. Podpalony, dobrze. No i oczywiście siostra nie cisnęła, no i tutaj. Nie cisnęłaś. I znowu nie cisnęłaś. No, jedno rozwalone i drugie też. A będzie tego dwa razy więcej za chwilę. I poszło nam gorzej niż wtedy. Ale chciałem tu. Napierdzielać z karabinku. Pełny automat. Dobra. Tamty gdzieś się podłem czekał. Co, twarz boli? Miała boleć. No stary, niech ciebie właśnie w końcu to. Oho. Jeśli zastosuj się, że cię strzelasz, szybciej będzie. I znowu kamyczek, co? Ty się patrz lepiej, co? No jasna, chyba teraz okaś się nie rozwalił, serio. A idę razem, pamiętaj ten kodzień. No, widzisz? Jak chcesz, potrafisz. Teraz ja! Wcisnęłaś, kurde, guziki! Jak to jest, jak ciśniesz guziki? O, no to co? Ci napalne! No, dobra. Spróbuję. To ułożenie klawisz jest takie trochę bardziej na ciężko. Jasny gwint. Za cholerę nie fajnie. Cię wkurzę będę to robił poza nagrywaniem. To masakra. Albo wytnę kawał. Będzie dobrze. Rozwal się! No. Oczywiście, że coś jest z nim tak. To jest wielki, przylośnięty kurna koleś. Gdybyś nie zauważyła. Dobra, jedna mniej. Gin. Cholera jasna. Ale trochę ciężko tak nie ułożone się dziwnie palce. Na kreaturze. No. I co nie ma. Dobra. Panie. Nie denerwuj pan. Ta wyrośnie znowu. A ja znowu nie będę mógł sobie dać rady z tym. No serio, coś cisnąłem. Na życie mamy znowu naraz. Przygotuj się, żebyś chciał machnąć. Ty pamiętaj, nie wciskaj, jak mam wcisnąć. No i wcisnąłaś. No. To jest twoja kreatura taka, że jak wciśniesz kilka kleś, to się zdrowują. I nic się nie wciska jakby. Jesteśmy na ogrysku, teraz już teraz byle pierdnięcie mógł zabije. Dalej, pękaj! I chodzi jeszcze raz, co? Coś mi się wydaje. Napierdzielać z karabinków! Niech to pęknie w końcu. Jeszcze raz, serio. Ja pierdzielę.
Masakra, kurna masakra. Jak ją kocham, to normalnie... No... Więcej... Miziaczków. Cholera, pacany trafiły w końcu. Kiedyś musiały to. Kurna, nie trafiłem tego dzielostwa. Tak. Jeśli mamy 10 minut już. No, siostrzyczka, też ci nie wyszło. Ta, gdzie z tym? Jak mi tu nie wolno się tym butem jeszcze? Tak, tak, jak już to znam na pamięć. A? Czego ty nie powiesz? Kurna, ten dziad znowu. Zdychaj. Jedno pękło. Jeden lobacek. No, na szczęście się udało. Pękaj, pękaj! Bo tam się broń przygrzeje. Dobra, się osiedliła, a pierdziała dalej. Z karabinku. Ja pierdzielę. Dobra, już rozpiździła. Co do baryczka. Tylko fajnie też wciskaj AD, a nie jak będę ja miał wcisnąć, nie? Taka mała rada. Kurna, traf człowieku. Ale fuks, się cieszę. Znowu te HBK przyszły. Pamiętaj, nie? AD, EAF, tylko nie ściskaj mojego. Będę mógł ci przypomnieć za każdym razem. Moje! Które nie wciskam, raz jest za... Myślimy w tym samym momencie, to będzie dupa. O już, stary, uważaj. Dobra. Teraz się pomyliłem chyba. Kurna, no. Te kamyki jego chędożone. Jak on to robi, to ja nie mam pojęcia. Pękło. Przylazły następne parówy. Wychędożone. Jakim cudem to się pakuje w niego cały czas? A ja twarz muszę pakować. Dobra. To po raz pierwszy, czy po raz drugi? Najpierw to jest ważniejsze. Kurna, przegrzał się. No i po nas. Kurna! Tak widzę, 15 minut nagrywamy, to ja widzę. Ja pierdzielę. Co, po prostu chce się podrapać? No robaczku. Celność będzie tragiczna pewnie. Wolałem go rozwalić, jak grałem z Leonem i wali nas. A jednak się cieszę. Dzięki. Ty kurna zasrańcu jeden, zdychaj. No ja, a nie ty. No teraz raz mi się zdarzyło, a ty kurde... Marudzisz teraz ty. Człowieka się tylko pomyli.
Raz się znałem, teraz tylko ten, a ty mi marudzisz. Zżarł powoli życie. Mały dział. Wiem. Ten dostał nic. Lewo. Znowu wyjdzie. Wiedziałem. Kurde, Shiva, ty nie możesz pakować do tego samego gościa, co ja? Ja! Kurde, tak się zrobiłem zastosowany, naciskam jak leci. No patrz! Jaki kurna prawem chamie nie myty, ty kurna. No. Cisnęłaś ty moją dłonią. Tych nie ma? Nie ma. I znowu kamy chędzony. No oczywiście. Ja bym się kojarzył ze smarką. Gdy go nie wziął. Lepiej to robi, że nie ma dziur. Właśnie sam się nastawiam tego. No kurna, kat, filmik, te przerywniki kurzają. Jakby to nie mogło być robione jak po prostu... Gdzie? On musi z boku machnąć wtedy. No... Buzy. Co, Szynka? Gdzie na końcu? Już znałam cię. Już pewnie na końcu za niego będę znał. Jeszcze kurde pewnie raz, to jest drugi raz, nie chyba. Kurde, mamy życia dosyć mało. Moje. To. Teraz to. Tylko, to chuj. Czego ty nie powiesz? Już zasrańcu z powrotem! Zdychaj! No, jeszcze trochę, jeszcze trochę. I teraz patrz. Nie żyjmy tych przerwników. Przez to zginąć można. Tu nie ma go, więc mi gadasz. Aha, rzeweczka. No! W końcu! 20 minut nie ma, ja pierdziele! Plus poprzedni odcinek. Nie no, to są kurna po prostu jakieś jaja. I kici w oko. Ty parwoty. What about you? I've got a personal stake in this. A personal stake? Chris, look around. We should both get the hell out of here. What are you talking about? A while back, I received some intel that my old partner was still alive. At first, I didn't know what to think. But when I saw the data file from Delta Team, I knew for sure. Jill is still alive. There's one in the data file. Are you even sure it's the same person? We were partners. I'm sure. Oby se dała kurde Shiva radę z tym momentem, co widzieliście prędzej. Co wam pokazywałem, jak tylko zaczynaliśmy serię. Powinna sobie dać radę. W
Ale sobie dała, tylko że to nie tak jak bym chciał, ale jako sobie dała radę. Było trochę denerwowania. Chris, wait! I don't have much time. I have to find her. I'm going with you. These are my people that are dying here. Are you sure about this? A second ago you were ready to cut and run. I can't just turn my back and walk away. There are no more orders from here on in. It's just us. We are partners. To the end. Now let's get moving. Copy that. Na motorowce. To będzie też ciekawie. Tu się snajperka dosyć przydałaby. Celność. O, dość wysoka. No to co podejrzewałem? Zgony 7 razy. tam ludziska, tylko 7 razy tam, wiecie. Takie tam nic nieznaczące tam liczby. Tam. Kto to się na to patrzy? Nie. Ludzie. Być może. A tam. No, to będą te Majani teraz. Star tak naprawdę. To będzie ciekawe, to chyba znajdzie. Wesker. He was a top official with Umbrella, the leader of our STARS unit. I met him again after the Raccoon City incident on Rockford Island. Since then, we've been trying to track him down. Then a few years ago, we got a tip from a reliable source. The whereabouts of Umbrella's founder, Oswell E. Spencer. So we paid him a visit, hoping he'd lead us to Wesker. Nie. Tym wirusem zarażony. Stamci. Tylko takim trochę bardziej dopakowanym i no, robi tak, żeby się do końca nie zamienił. One person can do. Even a superhero like you, Chris. I'm no superhero. But together, we can end this. Then let's make a stand for our fallen brothers. Hang on.
Lecę, bo chcę. Albo i nie. Płocinka z głowy mamy. I to głównie przez zabawę z El Pierdolono Gigante. Od co? No, to będą krokodylki. Ale to jeszcze trochę. One są dosyć wredne. Tak delikatnie rzecz ujmując. Będziemy potrzebowali być tak, że musimy pływać jak walnięci znowu. Tak, tutaj mamy... Tutaj tu mam świecidełko. To muszę podnieść, nie bój żaby. Bo ja to podnieść muszę. Żeby dalej ruszyć z wszystkim. Nios. Muszę podejść, co? Ja. Dobra. Jest. Tu nie ma. Momencik, mapę uruchomię przy okazji. Ja wolałem tamtą, tam wszystko widziałem elegancko niż tam. No jakoś tak bardziej. Czy wam też to przypomina ten? Z czwórki to miejsce, gdzie ta rybcia była? Tak podobno dosyć. Budowa tej mapki. Puf. Dobra, podnieśmy. Tabliczki znowu. No, dobra. Mogę się przyjrzeć. Mogę to obejrzeć. Aha. Pad jest trochę źle wykrywany. Bo gdy robię prawym analogiem na górę, to się obraca w lewo, a na dół w prawo. A gdy robię w prawo, to na dół. A w lewo do góry. I X mi pokazuje zamiast tego. No. A tu bym coś zmienił? Dobra, ten kreator myślał, nie ma się zastanowić. Może gdybym podążył od Xboxa, to wtedy. Chociaż nie posiadam Xboxa, no ale mam kontrolery. Przydaje się do niektórych gier. Ze strzelby? Serio? Ja pierdzielę. Ktoś sobie wybrała. Dobra. Przejedźmy się. Co on taki nadsterowny? A, zapomniałem, że tym się steruje. Myszką. Ja pierdzielę, zapomniałem. I serio. Tutaj tak. Płyniemy elegancko. Tutaj coś będzie. Wkurza mi to, nie mogę się rozejrzeć myszką, tylko muszę myszką sterować. Ja. Dobra, chodźmy tutaj. Tam zdążymy pójść, tu se ogołocimy. Gdzieś to była chyba jakaś... O właśnie. Chrząszcz. Się założyć. O, jest, widzicie? Moment, czy ja mam sniper key? Nope. Tak dobrze to nie ma. Pyk. No i pykło. Pyk. Amunicja. A tu pyk. Pyk. Kurczaczku? Pewnie nic. Czasami jajko jest, ale nie zawsze. Tutaj jeszcze tak będziemy musieli przyjść, co prawda, no ale... No wiecie. Ja wolę tu już przyjść teraz od razu, to wysprzątać, żeby nic nie zostało. A potem tylko się przyjdzie, powybija. O, jajecko, jajecko, białe. Dobra, jajecko, nie jest złe. Łabi tutaj, tak. Łabi tutaj. taka mała rada, jeżeli gracie też po raz pierwszy, to...
często się zdarzało, że przeciwnicy tam siedzieli tutaj, na takich podporach dachu. Także się nie zdziwcie, że spadną wam na głowy. Co, kurczaczek? No serio? Ale się zdenerwowany. Tu nie jesteś? Nie, tam. Chodźmy. Tu nas nie chcą. Tamtędy? Tak, tamtędy. Sprawdźmy. Można zapierdziać jak się chce. O, tu krokodylek będzie. Kurwa. Tak, musimy tędy, ale tu idzie krokodyl. Tylko się patrzaj, patrzaj się uważnie. Albo dwa nawet. No co jest? No co? Szkrabie. Tutaj? Moment, bo tu kolega. Tak, widzę się błyszczy. Aha, tu mogę podnieść w tym razie. Ktoś wytrzymał, jak 5 tysięcy zostały. Także to są dosyć wredne, bo tam czasami możecie tego nie zauważyć i się wam wpierdzieli na tyły i będzie nieciekawie. O, widzicie kolegów? Imprezę, kartę grają. Czy ja mam coś dla nich? O, siłaczy. Masz dwa jajka złote, fajnie. Na ja nie mam złotych. Strącimy te kury rzędy? Siemacie. Serio? Musiałeś tu iść? Tamtędy nie byłoby bliżej? Mówiłem zawsze warto, ale pamiętajcie też o tym, że gdy tylko tam wycelujecie, to i się zorientują i zaraz wam zaskakiwać, także trzeba was zastrzelać. Także taka mała rada od Wika Buzyna. Co my tu mamy? Też jakieś kury na grzędzie? Nie. Ale kury na podwórku się działy. Taki kurczaczek. Po co przeskakujesz tu, dziewczę? My to konfiskujemy. A to mi się nie podobało. No tak. Kogoś tu mamy jeszcze? Czy tak niekoniecznie? Ciekawe jak oni tu wchodzą na to, no ale ja tu nie wnikam. Nie wiem, że to robimy. Gdzie ty masz tę drabinę? Nie, nie, dobra, bo tak. No właśnie. Tak jakby to spisz. Na spisz mi to wygląda bardziej. Wysoko od wody. Żeby powiedzmy ziarno nie zamikotnęło. Dobra. Jak to nie wyskakuje? To bardziej. To ma lepszego kopa. O! Z rybki złota. Nieźle strzelasz. Chodźmy stąd. Czym krócej tu jestem, tym mi się bardziej to podoba. Następny przystanek. Buzunolandia. Bom 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 bom. Srutu tutu, gacie z drutu. Bierzemy. Trochę. Maty?
No tak jakby. Obiadzik. No jak taki lubisz? Ale wyciągnij ten miecz. No. Dobra, wiesz to. No, dokumenty jakieś. Belka wręczna, serio dopiero teraz? To sobie spauzujcie i przeczytajcie. No to jest komiczne, dopiero teraz to pokazuję. Przecież to są podstawy, jak się gra, zaczyna grę, w szczególności to samo i co jest tak krucho. No, że nie jest jakoś tam super krucho, no ale też nie jest... Niektórych bossów się naprawdę wypierdzielam masę amunicji. Przepraszam, bliska. W czwórce szły i tam niektórych naprawdę tak obejść łatwo. Żeby ich tam trochę inny taki sposób minimalnie zatłuc. A tutaj to tylko tłucz, a zatłuczesz. No, powiedzmy tam jeszcze odpowiednia część ciała i tyle. Ale tak, już nie za bardzo. O, granat przeciwpiechotny. Wiesz co? Dawaj mi jajko. Jakie zamień? No dobra, niech będzie zamień. No, nie szło tak. Ty kurde. To jest takie trochę głupie według mnie. O, tu się pojawią te za chwilę. Pamiętasz te robaczki? Jak one się nazywały? Czy Hawa, czy jakoś? Te robaczki z tymi. Te takie kwiaty. Z tymi odbłokami takimi. Ludzie chodzący. Dobra. Ale mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi mi. No to za chwilę się pojawią, tylko tam dojdziemy. Dobra, sieci lewko jest jakieś? Sprawdźmy to najpierw. Tak, posadzę cię, ale za chwilę. Najpierw rzeczy ważniejsze. Czyli sprawdzenie, czy nie ma tutaj niczego zacnego. A, gustowe, to ona. Myśl. Mamy... tak, dwa są. Mi się dawało, że to jeszcze coś było. Jakieś świecidełko. Widzisz szczęka dzisiaj? Co mi szturasz? Ja cię szturnię teraz. Dobra, chodź tu. Pokaż, jak po to się latać. Oho, posążek. I to teraz będzie. I to weźmiemy. Skakaj. Właśnie, tabliczka sama, szamana. O, widzicie? O tym mówiłem, zobaczcie zaraz tego. A te wytrzymują dwa strzały w głowę. Te z maskami imiennymi. Nie wnikam, ale mówię jak jest. Jak Max Klonko. Shiva, do jasnej cholery. Nie zasłaniaj. Tak, uważaj, bo dam ci skoczyć tutaj. Tak. Wow. Nie, ci w głowę strzała, bo wytrzyma się na strzał. Co jest dosyć głupie. Cholera. Nie chcę nic mówić, ale zwykły pistolet powinien to przebijać takie tarcze. No kurna, to były metalowe. A, niezły, co? To były takie ten... Metalowe tarcze, to ja to najbardziej... O, się ten zamieni właśnie w tą. Widzicie? Jakbym strzelał do tego, to bym mu jajo zrobił. W ten zamknięty pysk jego. Gdyby był zamknięty oczywiście. To bym mu jajo zrobił. Dobra. O, ścielko widzę. Zacnie. Siła, podnosiłabyś też. Wiem, że tam jest, ale chcę najpierw pieniążki. Ta sejeczko. Tu mi się zawołuje. Jajeczko, dobrze. Dobra, jajeczko nie jest złe. Pamiętajcie blisko. I siedzidełka dobre też nie są złe. Zawsze można zarobić. Tak. Tutaj nic szczególnego nie widać. No co zrobisz? Nic nie zrobisz. No chyba, że zjesz jajko. Tak jak ja.
Dobre, pożywne jajeczko. Wleczyło nas. Ale mogę też. Trudno. Dobra, chodźmy. Jedziemy z tej wiochy. My jesteśmy tutaj, a my chcemy tam. Proste i logiczne. Albo nie. Nie! Tak, ze strzelby strzelasz. To jest mądre, wiesz? Chyba. Już, rozwaliłaś go? Tak? Też się cieszę. Tu masz jeszcze. To było, wiesz, takie super mądre, nie? Dobrze. Są takie same plusy tej strzelby, bo to wiesz, wiecie, walnie też ten ładunek wybuchowy, który tam ma. Więc też jest plusem, bo on wybuchnie. Nie musi zaspanych obrażeń. Dobra. A, widzicie? Czyli łebko warto zadzierać, łebki warto zadzierać do góry. Co to było? Haha. To tylko to. Haha. No jaki? Nie wiem, czy one nie podgryzają mnie wtedy. Ale pieniążki są? Są. Nie ma co narzekać. Aha, chyba. Bam, 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 bam. Chcę wyjść, piosenczo. I tędy nie mogę. O! Tego nie złożyłem. Nie kłam. Kłamczuchu. Tam do góry iść. Ty niepospolity. Kłamczuchus niepospolitus. No. Jedzie z nim. No i, aha, jeszcze tutaj mamy, to będziemy mieli granat, nie chcę, co pamiętam. Ha, sam coś tam muszę pokonać, dobra. To chyba będzie granatnik, choć mogę się mylić. Co do tego. Ale coś tu będzie. 300 tych, więc tak się średnio. A jakaś broń na pewno. Granatnik. A czemu by nie? Kabum. No. Jak to się mieści gry? No właśnie, to jest trochę dziwne, nie? Że mam tylko sloty. Ja bym wolał właśnie tak jak tam było. Trzeba było ułożyć tak dalej, żeby to się wszystko zmieściło ci w tej walizce. Faktem nie było jej widać, jak się nosi i tak dalej, ale... Tutaj też widzisz? Nie widzisz. Że cokolwiek miał. No właśnie. Część siostra mi trochę wody mi w gardełku ostro rzecz biorąc zaschło. Mamy chyba wszystkie trzy to były części, więcej nie było. O. I teraz możemy tam popłynąć jeszcze. Zobaczmy więc to. Płyń po morzach i oceanach. Bom 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 bom. Yippee!
To będzie trochę ich, jak będziemy wracać, ale to za chwilę, jak możecie się domyślić. Bo to w tej chwili to oni mają to głęboko w poważaniu. Byłem tędy chyba było lepiej. Choć mogę się mylić. To byłoby płynąć tędy było lepiej. Płynąć tędy. Parar. Ojej, zapomniałem znowu się. Myszką mogę skręcić. Płyń, 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 płyń. Dobra. Pusto. Co jest? Jak ryby są. Ale mów głośniej, nie tak, bo tak cię trochę ciężko słuchać. Ja mówię dość, muszę mówić dość głośno, a mam, widzisz, mikrofon przy samej twarzy, przy samych ustach. Tu za chwilę zasnął się zlatać, zatywać. Srebrny bożek, Boże. Nie, myślałem, że myślę, że zrobię, albo nie. Ale szczupa. Fajna rybcia. Rybcia! Pamiętasz, nie? Z czego? Ej, idź ty. O. Dobrze. Wodnik szuwarek. Jeden, drugi. Nie, tak, tak. Coś o nie wyszło. Coś jeszcze? Nie? Albo i tak. Masz pejar. Ty. Ty, ty, ty. Coś wam nie wyszło. No, niezłe uniki stary, to trzeba przyznać. Dobrze. Tutaj to jest szalne. Szkoda, że nie można tego wziąć i od razu użyć. To jest trochę nerwujące. Przydałoby się coś takiego, taka opcja. Nie, już się ich zdenerwować, że te rybki im trochę uszkodziłem. No co, trochę ułowił im, jeszcze nikomu nie zaszkodziło w rybie. Co innego w głowie. No tu mamy do pistoletu, no bo nie wiem. Takie. Tam. Co kto lubi. Dla każdego coś dobrego. A tutaj? Pusto. Ale u góry pusto. Żadnych kur nie ma. Nie, to tubelcy. Ej, tam. Kurczaka tubelcy, dzięki. No, ale. Chris. Chodziłbyś normalnie, a nie. Dobra. Jedziemy stąd. Mom. Bam 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 bam. Srutu tu 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 tu. I będą gacie z drutu. O. O tym właśnie mówiłem. Nie jeszcze z tej odległości? Gdybyś tak zawsze strzelała, a nie, teraz nagle skilla zapałaś takiego, że... Dupy urywa. No, kolce w dół, proszę. To jest ciekawe, nie? Kolce same, jak ktoś ginie, same kolce opadają. Tu będzie ciekawie, patrzcie. Się poniosą takie te, to samo się rozjechać. By takie szanse nie rzuciło, bo byłoby całkiem, całkiem, całkiem miło. Aż ty... Denerwujący ty. Ty paruwo ty.
Mamy tędy. Ciekawe, jak widzicie, bokiem zahaczymy, to nie jest tam się nie stanie. Dopiero jak czołówkę walniemy. Na mniejszej prędkości. Nie, żeby hamować, nie? Trzeba potrafić. Czasami pokazuję, że znowu psiaki wylatły. A, nie chcę. A co? A propos popo, chce coś... psiaka? Otwierać. Gdzie moja herbata pijesz? Dobra herbatka nie jest zła. Ale to moja. Ojej, moja. Nie. No nie twoja, moja. To co? Moja. No, ty masz modę. Bo moja jest mojsza niż twojsza. Ha, ha, ha. No tak. O. Wygrałem, wiesz. Ale to jest podobne z ten. To jest czwórki. Tak, pod koniec tutaj pamiętacie. Wyszliśmy przez ten... ci generos, było ich pełno. I tam kwiatki tak mi trochę opadły. Mardziłem na to. Ale tam 20 kroki. Ty chamie, ty. Jak to przeżyłeś? Ja bo nie trafiłem go. Proste najwyraźniej. Dość. Ale chyba nie do końca. O, tu będzie trochę brudnie. Będą takie przerośnięte dziady. I tu będzie trochę za zabawy. Będziemy tą wyciągarką taką liniową jeździć. I tak dalej, i tak dalej. 52 minuty. Może zdążymy, może nie. Punkt kontrolny. Chyba ludziska ten dzień będzie minimalnie krótszy, bo następny punkt kontrolny będzie dopiero, że wszystko to porobimy, tak zapamiętam, przejdziemy do tej windy, a to trochę nam zajmie. Więc dziękuję za obejrzenie tego odcinka. No faktycznie trochę krótszy, ale nie bójcie się, następny będzie niebawem, po prostu miałem jakieś problemy z komputerem, żeby z nagrywaniem, więc tego nie było przez jakiś czas. Także dziękuję wam za obejrzenie i zapraszam na kolejne części. Trzymajcie się, ludziska.